szłam naprawdę ze złotą torebeczką. Taką prezentową, żebym mogła ewentualnie zamiotować. Ale fajnie, że znalazłaś złotą. W tej sylwestrowej, filmowej, a jednocześnie ślubnej scenografii porozmawiam z moim dzisiejszym gościem. Jeśli miałabym jej ślub opisać w kilku słowach, byłoby to złoto, pióra i kupa śmiechu. I żadne z tych słów nie jest tutaj przypadkowe. Przed Wami Maja Bohosiewicz. Już pędzę. O matko, dzień... Ojej! Dzień dobry! Dzień dobry! Przypomina Ci to coś? No, coś mi przypomina. Ale czat. Ogromny uśmiech na Twojej twarzy w związku z tymi wspomnieniami, czyli jest dobrze, siadaj. No słuchaj, ale wow, nie spodziewałam się, że wow. Od razu chciałam Cię zapytać jakby o datę Waszego ślubu, bo Wy musicie być nieźle szaleni, że zdecydowaliście się na ślub w Sylwestra. O, my nie wiedzieliśmy, co w ogóle robimy. Tak, to było mało przemyślane, bo zdecydowaliśmy się w ogóle, że obierzemy ślub Sylwestra 10 listopada? Czyli miesiąc przed, no dobra, półtora miesiąca wcześniej. Półtora miesiąca wcześniej, tak. I nie wiedzieliśmy, z czym to się je, no bo nie wiedzieliśmy, że nagle wszystkie stawki wzrosną, wszystkich tam razy dwa, razy trzy, no bo wiadomo, że każdy kelner, każde miejsce od razu ma inne stawki w Sylwestra. No i też, że tak powiem, ten czas, w sensie, że półtora miesiąca do zorganizowania wszystkiego nam, no nie ułatwiło sprawy. Nie zostawiałaś sobie zbyt wiele czasu na ruchy jakiekolwiek. No nie, 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 nie. Trzeba było brać co jest, nawet męża, nie? Mówię, stary, to już będziesz ty, nie? Nie mam czasu na zmiany. Z perspektywy czasu naprawdę zmieniłabyś tę datę na inną, czy jednak było tyle jakichś takich fajnych sytuacji związanych z tą datą, że myślisz sobie, okej, tak jednak miało być? Znaczy, jeżeli ktoś mnie pyta tak szczerze, czy polecę tę datę, mówię nie. O! Nie, nie, nie polecam, nie polecam Sylwestra. Znaczy z jednej strony to było fajne, czyli na przykład wszyscy są w takiej atmosferze zabawy, tak? Nikt w Sylwestra się nie będzie rano mówił, że dzisiaj to wesele beznadziejne, wiesz? Trzeba jechać. Ale to tylko każdy, wiesz, kurde, jest koniec roku, każdy ma w sobie ten vibe, że wie, że jednak coś się kończy, coś się zaczyna, więc każdy jest w atmosferze jednak zabawy, więc to na pewno jest fajne. Ale ilość problemów, która była z tym związana, była po prostu tak ogromna, że w którymś momencie, że naprawdę byliśmy już tak zmęczeni. Mhm. Nawet łącznie z tym, że okazało się, że blisko naszego miejsca, znaczy właściwie ulicę dalej od miejsca, w którym robiliśmy wesele, był po prostu Sylwester warszawski, ogólnopolski. I wszystkie ulice naokoło były zamknięte. Nie było jak dojechać. Nie było jak dojechać. I też zaparkować. Nie, no w ogóle zaparkować, w ogóle dojechać, taksówką wjechać się nie dało. W związku z którymś momencie już mówiłem, dobra, po prostu miejmy na to wywalone, no jakoś ludzie dojdą, nie? No gdzieś se staną, jakoś przejdą, trudno, no jak im zależy, to przyjdą, a jak im nie zależy, to niech ich nie będzie. No wszyscy dotarli. Ale powiem Ci szczerze, że nie jest to na pewno super wymarzona data, a poza tym jednak tak mi się wydaje, że fajnie jest brać ślub, jak jest ciepło. Że wchodzisz tutaj z klientem na ramionka, jest gorąco, a tak to wszyscy marzą o herbatce z imbirem. Ale zawsze może być tam jakiś taki, wiesz, napój rozgrzewający. No to jakie w sumie na każdym wieczorze jakiś jest. Na swoim Instagramie jakiś czas po ślubie napisałaś o tym, że kiedyś Wam opowiem, bo to jest bardzo zabawna historia, ale od dniu swojego ślubu mogłabym książkę napisać i tego dnia miałam najbardziej nieszczery uśmiech na sobie, jaki możecie sobie wymyślać. No i dlaczego? O Jezu, słuchaj. Ale zaznaczyłaś, że nie są to problemy z mężem. Nie, nie, nie były to problemy z mężem. W święta spotkaliśmy się z całą rodziną i okazało się, że ktoś przyniósł wspaniałe rotawirusa. I od świąt wszyscy padali. Czyli mieliśmy 7 dni, kiedy wszyscy po kolei, cała rodzina spotkała się, rodzina mojego męża i moja rodzina przy wspólnym stole. Więc każdy po kolei przychodził rotawirusa, tylko ja i mój mąż nie. Ja wiem, patrz. Super. Patrz. Wybrani jesteś. Wybrańcy. No więc o dzień wesela zadzwoniła do mnie moja mama i powiedziała, słuchaj, nie ma w ogóle takiej opcji, wczoraj trafiłam do szpitala, nie ma, nie, my nie przyjedziemy. Mój brat, moja żona z dzieckiem leżą. Jakby w ogóle stół naszej rodziny, który miał być, nie wiem, 20-osobowy, skończył się na tym, że byłam ja, mój mąż, moja siostra, mój tata, nie? Nikogo więcej. Wszyscy byli tak kompletnie chorzy, że popadali. Ale nie przez to, że w dzień swojego wesela obudziłam się i właśnie tego dnia dopadł mnie rotawirus.
Stąd zdjęcie jeżeli, z kroplówką. Więc jeżeli możesz sobie wyobrazić najbardziej niesceniczną i niewyglądową chorobę świata, to jest to rotawirus. Umówmy się, on się nie komponuje dobrze z białą sukienką. Znaczy ogólnie jakby tylko z, nie wiem, łóżkiem pościelą te sprawy. No jakby. I to z ciemną, nie? No właśnie. No więc wyobraź sobie, że masz wszystko zaplanowane oczywiście jak w zegareczku. Wstajesz rano, idziesz na włosy, idziemy do hotelu, tam już czekają moje przyjaciółki, make-upistka, która też jest moją psiapsi. To w ogóle ma być super, pijemy sobie szampana. A wychodzi na to, że dzwonię do fryzjera, którego zresztą znamy do postka. Mówię, słuchaj, ja nie wiem, czy ja w ogóle przyjadę. Mówię, ty może gdzieś musisz dojechać, bo ja po prostu leżę na kroplówce. Przyjęła mnie jakaś kobieta, wiesz, w dzień Sylwestra, wszyscy pracują. Błagam panią, musi mnie pani przyjąć. Nie moją przyjaciółkę, żeśmy leżały po prostu na kroplówce. Ja mówię, chyba nie, chyba po prostu musimy to odwołać, bo ja nie jestem w stanie wstać. Nie jestem w stanie stać, po prostu mdle. To jaki koszmar dla panny młodej, co? Więc 2 godziny przed weselem wpadam do fryzjera, zostałam umalowana na szybko, tak po prostu mówię, wiesz co, mam to w nosie w ogóle, co? Nawet nie patrzyłam do lustra. Control freak, wiesz, poczekaj, to troszeczkę. Po prostu maluj cokolwiek, dziewczyny mnie zapiły w tą sukienkę. I do samego końca, przed wejściem do miejsca, gdzie mieliśmy wesele, siedziałam w samochodzie i tylko mąż mi trzymał za rękę, jedzie po nią co najwyżej i szłam naprawdę ze złotą torebeczką. Taką prezentową, żeby mogła ewentualnie zwymiotować. Ale fajnie, że znalazłaś złotą. Znaleźli, żeby pasowała, bo miałam super wedding planerkę. Jak tylko się dowiedziała, jakie mamy problemy, to znalazła od razu złotą torebkę, więc... No i całe swojego wesela, powiem szczerze, że spędziłam na takiej małej, obskurnej kanapie i spałam pod kocusiem. Nie byłam w stanie się nawet bawić. Zresztą byłam na początku, poszłam na górę się tam zdrzemnąć na 2 godziny, przyjechała znowu do mnie kroplówka. Zeszłam na chwilę, potem zeszłam po godzinie w kocu, takim wiesz, z Ikei czerwony. A potem zeszłam może na koniec imprezy, więc powiem szczerze, że za dużo... Nie wybawiłaś się. Nie, ja nie, ale mój mąż się świetnie bawił. Naprawdę wybitnie się bawił, przecież naprawdę była dobra impreza. Wiesz z opowiadań. Wiem z opowiadań, widziałam na filmie. Oprócz tej kroplówki, jakie jeszcze miałaś sposoby radzenia sobie z chorobą? No, jak oczywiście polskim starym zwyczajem, jak cię boli brzuch, jak masz gorączkę, jeżeli boli cię noga, polipy, no to na co pomaga wszystko Polakowi, co może pomóc? Wódka z pieprzem. Więc na taki wyjałowiony, biedny, pusty organizm, no, przynosili mi, słuchaj, w takich pięknych małpkach, wiesz, z czerwoną kartką, nie żebym jeszcze piła z jakiejś pięknej, złotej, wiesz, piersióweczki. Nie, po prostu szklana złota zakrętka. Woda z pieprzem. Piłaś to? No piłam, no. Pomagało? Coraz bardziej mi było obojętne wszystko, więc w sumie tak! Nie no, takie historie to jeszcze nie słyszałam, przysięgam cię. A trochę tych historii już znam. Ja naprawdę, wiesz, przez to, że dużo pracowałam na planie, to ja wiem, kiedy aktor się może nie pojawić na planie, tak? Albo umarł, albo jest nienormalny, tak? Więc zapalenia płuc, no choroby i osłaniająca się, ja jestem zawsze gotowa, żeby... Nie jestem osobą, która by się położyła, a jestem chora. Ja nigdy w życiu się tak źle nie czułam. Ja naprawdę leżałam na ziemi, mówię... Wybij to wszystko, odwołajcie to, nie ma sensu, jakby to mnie interesuje, ja nie jestem w stanie wstać. A przed tobą była jednak najważniejsza rola, po prostu dzień zdjęciowy własnego ślubu. Dokładnie, więc może gdyby nie to, że całe gdzieś tam moje dorosłe życie ludzie mnie przebierali, fryzowali, ubierali ładnie, to nie miałam takiej napinki na ten dzień, że to był najważniejszy dzień w moim życiu, tylko po prostu traktowałam to jako no, kolejny dzień zdjęciowy. No imprezę, tak, imprezę, która się miała odbyć, się po prostu no, odbyła, ale nie bez mojego udziału. Wspomniałaś o tym, że mieliście bardzo mało czasu do ślubu i ratowała was profesjonalna pomoc. Tak. Zdecydowałaś się na wedding planerkę. Tak. I to była dobra decyzja. O Jezu, najlepsza. Co ona zrobiła za ciebie? Wszystko. A dlaczego sama nie chciałaś spróbować? Nie no. Słuchaj, ja byłam w ogóle tak, miałam wtedy serial, więc siedziałam od rana do nocy na planie. Mhm. Mój mąż też normalnie pracuje zawodowo, mieliśmy wtedy, nadal jej mamy, dzieci. Tak? Ale miło. Wtedy one jeszcze były takie mniejsze. I w ogóle ja nie jestem super organizatorką. Jestem zwolenniczką tego, że jeśli można się kimś wysłużyć i ktoś to za mnie zrobi profesjonalnie, dobrze, ja się przy okazji nie będę czymś stresowała, to ja totalnie oddaję komuś w jego ręce. Mieliśmy naprawdę cudowną wedding planerkę, która przychodziła, pokazywała mi propozycje, jakby nigdy dla niej nie było żadnego problemu. Po prostu wiedziałam, że jakby, nawet jeżeli jest problem, to ona przyjdzie z jakimś rozwiązaniem. Więc złota torebka. Tak, no dokładnie, ale mi to oszczędziło wszelkich nerwów dodatkowych i powiem szczerze, że
nawet jeżeli ktoś sobie myśli, że to jest jakiś wysoki koszt, to no bo gdzieś tam relatywnie pewnie są to jakieś pieniądze, to one tak zminimalizowały inne koszta, które pewnie by się pojawiły, dopilnowywanie różnych rzeczy, a wiadomo, że jak się czegoś nie dopilnuje, to trzeba potem na szybko coś innego znaleźć, zapłacić znowu więcej, że ja uważam, że to się absolutnie skompensowało. Więc uważam, że taka osoba jest warta każdej złotówki, jeżeli jest oczywiście profesjonalna i doświadczona. Niedługo ślub. Mam suknię, ale potrzebuję jeszcze butów dla pana młodego. Zaproszeń, DJ-a, takiego z wolnym terminem. Bukietu, dekoracji, śpiewaczki do kościoła, samochodu czerwonego, cabrio najlepiej. No i żeby sala weselna była w dobrej cenie. Poproszę. Nie potrzebujesz do tego czarów. Kochana, wystarczy, że wejdziesz w katalog firm na WeddingDream.com. To ogromna baza usługodawców. Z łatwością sprawdzisz tam terminy, ceny, nawet mapy dojazdów i ustalisz termin spotkania. Aha, i nie zapomnij o torcie. Proste, prawda? Katalog firm ułatwi Ci organizację najważniejszego dnia w życiu. Pozwoli oszczędzić czas, pieniądze, a co najważniejsze, zredukuje poziom przedślubnego stresu. A tak naprawdę zastanawiam się teraz, dlaczego w listopadzie podjęliście decyzję, że ślub będzie w grudniu? Jakby skąd ta spontaniczność w was? Znaczy ja wiem, że wy jesteście parą dosyć szaloną i nie, no, taką nietypową, ale... Wiesz co, my mieliśmy mieć już wcześniej jeden ślub i wymyśliliśmy sobie, że chcemy mieć ślub w remizie, ale takiej prawdziwej, prawdziwej remizie, żeby było takie prawdziwe wiejskie wesele z kapelą, disco polo, z szanem i tak dalej. Odeszliście troszeczkę od tego pomysłu no, ostatecznie. No wiesz co, one były, no bo żaden z nich nie jest, że tak powiem, bliski naszemu sercu, że o, słuchaj, złoto to jesteśmy my, stary, nie, nie, i złoto, z szapki złoto to jesteśmy my. Ale remiza to też nie jesteście wy. Wiesz co, po prostu chcieliśmy, żeby to była impreza jakaś z pomysłem, żeby nie było po prostu sztampowe wesele, że o teraz są modne boho, teraz jest modne, kurde, różowo, tam jakieś. Chcieliśmy, żeby gdzieś w ogóle poprzebierali na to wiejskie wesele, no ale tutaj akurat stanęły nasze rodziny i powiedziały, że błagają, żeby to nie było wiejskie wesele, że oni tak strasznie by nie chcieli. Mówiłam, słuchajcie, no ale to jest nasze wesele, ale my błagamy, żeby to nie było wiejskie. No i, że tak powiem, tak nam się rozjechały te wizje z rodziną, a dla której okazało się, że to jest bardzo ważne, jak będzie wyglądał to wesele, żeśmy wtedy się powstrzymali od niego, pomimo tego, że już mieliśmy, wysłaliśmy zaproszenie i mieliśmy nawet remizę. Poczekaj, i odwołaliście potem to zaproszenie? Tak, odwołaliśmy, tak, żeby nie, że tak powiem, nie wprowadzać cementu w rodzinie. I to miało być latem? To miało być latem, tak. To miało być latem jeszcze, jak mieliśmy tylko jedno dziecko. A potem, no już, że tak powiem, temat umarł i nagle któregoś dnia wpadł nam pomysł tak o po prostu z głupa, że o, a gdyby tak zrobić na przykład w Sylwestra, to by było coś i takie... Czyli twój mąż na to wpadł? No, tak razem, chyba byliśmy razem. Jakimś... Byliśmy na wyjeździe w Tel Awiwie i nagle zagrała taka super muzyka, taka, która zresztą u nas zagrała na wejściu na to wesele. Ja mówię, Boże, gdyby tak do tego wejść na wesele, wiesz, tak kurde po schodach, wiesz, taka, wiesz, taka kapela z saksofonem ze wszystkim i wchodzimy, mówię, o tak, poczekaj, to i reflektor, i Sylwester, i konfetti, dobra. No i tak się zrodził pomysł i potem już zadzwoniliśmy do wedding planerki, czy to może ona... Może, no jakby nie ma problemu, możemy to zorganizować. No i wtedy już żeśmy wymyślili, że to będzie impreza w stylu Wielkiego Gatsby'ego, że to nam pasowało gdzieś do Sylwestra. No już tam wiejskie wesele nie pasowało. Myślałam, że do aktorstwa ci będzie pasowało ten Great Gatsby. Nie, do Sylwestra. Do Sylwestra pasowało, tak. Ty miałaś stylizację, no w której nie byłaś długo, jak już wiemy, ale, ale jesteś z niej bardzo zadowolona. Tak. To była suknia twoich marzeń. Mówiłaś o tym, że chyba byś jej nigdy nie zmieniła, nie postawiła na nic innego. Nie. Strasznie mi się... Bardzo długo wybrzydzałam przy niej, bo chodziłam na przymiarki, ciągle mi coś nie pasowało. Suknię użyłaś tylko raz i krótko. No nie, nie jeden raz. Nie. Właśnie ostatnio mieliśmy imprezę urodzinową i dzięki twoim pudełkom na suknię, które bardzo polecam, są przepiękne. Nie wiadomo, co to jest taką suknię. Czekaj, złote, idealnie pasujące. Złote z pięknym przeszkleniem, więc od razu się goście na imprezie urodzinowej zainteresowali. A co to za wielkie złote pudło, co wy tam trzymacie? Suknia ślubna, proszę, zakładaj. To najpierw ja założyłam i tańczyłam w niej, a potem przebrali w nią mojego starego.
Absolutnie dementuję, że sukienka jest na jeden raz ślubna. Kupujcie sobie najdroższą, najpiękniejszą i jeszcze skorzystacie. Zamortyzuje się. Na pewno. Ty miałaś się przygotowane dwie suknie. Tak. Zdążyłaś się przebrać w tę drugą? Bardzo szybko. Tak, bardzo szybko się zdążyłam przebrać, bo jednak tiul bardzo mi utrudnił chodzenie do toalety. A ta druga była króciutka. Czyli postawiłaś na komfort. Przewidziałam to. Bardzo szybko wskoczyłam w baletki, bardzo szybko wskoczyłam w sukienkę krótką. I tak, i w tej sobie już spałam i potem weszłam w tym czerwonym kocusiu z Ikei. Czy twój mąż angażował się w te przygotowania, czy... Like, no, zero, nul. Nie, ale wiesz co... Ale miło, że przyszedł i w sumie potem bawił się najlepiej na tej imprezie. On się super bawił, ale wiesz co, mój mąż ma bardzo dobrą taktykę, więc tam, gdzie go nie przymusisz do czegoś, co go nie interesuje, w czym nie jest dobry, to on po prostu, że tak powiem, jest takim biernym obserwatorem. I on się nie angażował, nie, on się absolutnie nie angażował, dlatego jakby przyszedł to zupełnie spokojnie, na luzie. Nie mu się podobało, mu się wszystko podobało. Wszedł na gotowe, zadowolony, pobawił się, pojadł. Musimy porozmawiać o twojej siostrze. Dobra. Gdyż świadkowa mogła być tylko jedna. Tak. Rozumiem, że nie musiałaś się jakoś specjalnie prosić o świadkowanie, to było dla niej nie, naturalne. Tak. Wiedziała, że zostanie świadkową. Przejęła się trochę tą rolą? Wiesz co, no o tyle się przejęła, że zorganizowała mi wieczór panieńskim zorganizowała. Na wypasie. Wiesz co, śmieszny był strasznie. On nie był jakiś super na wypasie, ale... Poczekaj, zagraniczny. Ale teraz prawie wszyscy robią zagraniczne, bo wiesz, masz tanie loty, masz Airbnb, to nie jest tak, że nie spałyśmy w Four Seasons, no. Poleciałyśmy Wizzerem. Ty Jezu, w tym Wizzerze też rzygałam. Jezus Maria, patrz, to już był pierwszy znak! To był kac, to był po prostu kac. Poleciałyśmy Wizzerem do Barcelony, ale Barcelona, wiesz co, początkiem grudnia, czy ja wiem, czy ona jest najpiękniejszym miastem na świecie? Nie, no jest fajnie, ale jest nie ma deszcz, jakiegoś i tak dalej. Ciepła. Airbnb, słuchaj, jak oni robią zdjęcia na tą stronę, to tobie się wydaje, że ty naprawdę jedziesz do pięknego miejsca. Ja bym chciała, żeby taki fotograf z Airbnb nie zrobił zdjęcia. Ja bym była naprawdę Victoria's Secret, wiesz o co mi chodzi, nie? Że z takiego gówna potrafią zrobić naprawdę tak ładny apartament. No nie przesadzaj. Wchodzimy, a tam po prostu szczury, karaluchy, łóżka jak z tego, no prawie piętrowe. Czyli też nie polecamy. No tego, ale wiesz, no było śmiesznie, no to było i tak. Ale nie, poczekaj, zostałyście tam, tak? Tak, no zostało, no wiesz, opłacone. Najpierw stałyśmy w ogóle godzinę przed zmarznięte z walizkami, bo babka się spóźniła, żeby nam dać klucz. Tak. No trochę żeśmy tam poimprezowały, trochę żeśmy się pośmiały, trochę było konkursów zabaw gier. Na przykład? Sonia coś tam wygooglowała jakieś rzeczy, bo? Na przykład były tak, było... No zadawałam jakieś pytania, 20 pytań o moim mężu, na przykład o pierwszą dziewczynę, z kim stracił dzieciństwo i nie znałam odpowiedzi. Zaczęłam się zastanawiać, czy to na pewno jest dobry pomysł, chodzi za mężczyznę, która jest dla mnie niewiadomą, o którym nic nie wiesz. Dokładnie, jeszcze parę razy się zdenerwowałam, jak się dowiedziałam jakie odpowiedzi. Ale poczekaj, te odpowiedzi znała twoja siostra? No tak, bo z nim skonsultowała pytanie, jakie są odpowiedzi, zadawała mi. To musiało być trochę jednak niesympatyczne, że ona wiedziała o nim więcej niż ty. Wszystkie wiedziały, bo już się śmiały. One... Nie wiesz, Agnieszka! Oczywiście nie słyszałam o Agnieszce. Rozumiem. Znaczy jestem w stanie wczuć się w tę sytuację. No, nie frustrująca. Jeździliśmy troszeczkę sobie właśnie po tej Barcelonie, trochę żeśmy się pośmiały, trochę żeśmy... Już zaczynam rozumieć, dlaczego tej Barcelony nie wspominasz najlepiej. Nie, było śmiesznie. Co jeszcze Sonia zrobiła? Coś jeszcze oprócz superpanińskiego w zimnej Barcelonie? Z trudnymi pytaniami? Po prostu tak, wiesz, ta miłość siostrzana jest taka wyjątkowa, dlatego... No spędziliśmy z moją siostrą też noc poślubną. No tak. Bo... Jak stary balował. Nie, właśnie nie, bo już się skończyło. Jak się skończyła impreza, to oni przyjechali do mnie do hotelu. I przyjechała do mnie właśnie siostra i kilka osób z wesela, tych, co już nie chcieli jeszcze zakończyć tej imprezy. I mi się wtedy już tak wydobrzyło. W miarę, tam koło tam 5 rano. Żeśmy siedzieli faktycznie w tym hotelu i tam już było super śmiesznie. Ona z nami spała, obudziliśmy się razem z nią. Więc pierwsze zdjęcie w małżeństwie mamy we trójkę w naszym łóżku. Oglądaliśmy prezenty, poszliśmy sobie na zupkę i pojechaliśmy do dzieci, no. A jak Tomek postanowił ci się oświadczyć? No jak mam na morfinie. Czy to się liczy?
No podobno się liczy i się zgodziła. Ale ty jesteś pewna, że on ci się oświadczył, może to miałaś... Ja w ogóle tak cisnęłam całą tą fantazję. Musisz mi się oświadczyć. Ja mówię, ja jestem w ciąży, musimy się oświadczyć, za mnie bardzo ważą. Nie ciśnij, mnie nie wcale, tu już nie ma przestrzeni na ciśnięcie, po prostu idź i się oświadcz. Ja już nie proszę, ja już ci mówię, że to się musi wydarzyć, tak? Tak już wymagam. No im bardziej cisnęłam, to oczywiście on bardziej tego nie robił, wiesz, ja w ciąży. On mówi, no... Wiesz, no, sytuacja się robi, bym taka powiedziała, no nie za ciekawa, dla panny z dzieckiem, nie? I on mnie, słuchaj, wziął na poporodzie, jak ja leżałam na narkozie, po cesarce leżę. Ja mówię, naprawdę, jest kilka rzeczy, które człowiek wspomina całe życie, tak? Pierwszy poród dziecka, no w ogóle sytuacja niesamowita, ty masz tyle emocji w sobie, zaręczyny, ślub. I ty postanowiłeś mi w jeden dzień dwie skompensować, jak wiesz, na tyle lat nic się nie działo i nagle jednego dnia, bach, bach. Wiesz, czy trzeba było księdza przeprowadzić, wziąć od razu ślub? Tak, więc wziął mnie na tej morfinie. No, dużą przyjemność mi sprawił oczywiście tym, ale... Ale czekaj, ty leżałaś w ogóle leżała, i on klęczał? Nie, no nawet, no nie wiem, no, z tego co mi opowiada, to przyszedł, otworzył mi ten, czy zostanę jego żoną. Ojeju, tak. No i poszłam spać, a potem się obudziłam i a jest naprawdę, ojej, wiesz, byłam zaskoczona, że na pewno. Aha, czyli to faktycznie wszystko tak wyjątkowo. Wyjątkowo, no. Niestandardowo. Niestandardowo. Lubię niestandardowo. Niestandardowo, no. Ale czy świadczył mi się tak, bo pierścionkiem, którego nie takiego, jak nie chciałam, więc kazałam mu zmienić. Jak wygląda pierścionek, którego nie chciałaś? Jakiś taki bardzo pro, taki... Mały po prostu. No dobra, nie chciałam tak, żeby to być mały, no. Powiedziałeś, słuchaj stary, ja byłam wtedy na morfinie, jakby powiedziałam, tak? Ale nie, teraz dobra, to śmigaj go pod dobra, to, bo to wyjdzie, że jestem taką pustą, głupią pipą. A tak nie jest. Nie. Ale chciałam mieć większy, no co ci... Powiedziałam mu, że możemy uznać... Aha, lepiej. No, nie powiedziałam mu tego, tak. Powiedziałam, o jej super, wszystko fajnie, ale parę miesięcy później, przy przeprowadzce, uderzyłam gdzieś nim o ścianę i wypadł mi ten diament. Przypadek? No i właśnie, ale nie uwaga, i jeszcze wiesz, no bardzo mi było przykro, więc jeździłam z odkurzacza, a to wiesz, puste ściany zupełnie, a mój stary na pustych ścianach, wprowadzaliśmy się do wynajętego mieszkania, rozsypuje wszędzie sól w każdym rogu, bo to ma wygonić tam energię, która tu była wcześniej, tak? No takie jakieś szamańskie bzdury. Gruboziarnistą sól, wiesz jak wygląda? I diament. No tak. Więc ja po prostu, o, jest, nie, sól. I jest odkurzaczem na wodę, ten odkurzacz przez sitko, no i nie znaleźli. Czyli tak, sól się rozpuszczała, a miałaś nadzieję, że diament zostanie. Tak, no ale się nie znalazł, ale na szczęście tutaj bardzo miło ze strony tego jubilera, bo powiedział, że nam przyjmuje tą reklamację i że mogę sobie inny wybrać, więc już sobie wybrałam inny. Ale wtedy Tomek się zorientował, że za jakiś czas już się zainteresował się tematem, tak, i powiedział, że dobrze, że on się w takim razie skupi i na pierwszą rocznicę ślubu dostałam od niego taki wymarzony kamień, że on go szukał, zamówił, gdzieś skądś przyleciał specjalnie. Ale tak jak go bardzo chciałam, tak jeszcze go nie uprawiłam. O, nie oprawiłam, minął rok. A ja miałam z nim super jeszcze historię, bo ja mu powiedziałam, że w takim razie jak nie bierzemy ślubu przed tym porodem, mówię, to chociaż proszę cię, zróbmy sobie taką wewnętrzną przysięgę, taki swój wewnętrzny ślub. Chciałabym, żebyśmy, bo jestem straszną romantyczką, a tu wiesz, ani zaręczyn, ani ślubu. Pójdźmy sobie w jakieś piękne miejsce, napiszmy każdy taką swoją wewnętrzną przysięgę. No bo jakby ślub to jest dla mnie przysięga czegoś, tak? I że dla mnie jest bardzo ważne, żebyśmy sobie powiedzieli, co my sobie obiecujemy tak naprawdę. Że będziemy ze sobą na zawsze, czy że chcemy o siebie się troszczyć, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby z tobą być. No bo wiesz, tak od serca to, co dzisiaj czuję w tej największej miłości do ciebie, żebyśmy sobie to napisali na papierze, gdzieś schowali. No ja już byłam, wiesz, taka obła w tej ciąży, już taka biedna, mówię, słuchaj, już nie dam rady nigdzie pójść. Chodźmy tutaj do parku, mam taki piękny park obok, siądźmy sobie pod tym, było jeszcze, wiesz, lato. No więc ja, wiesz, wyciągam tą moją kartkę, wiesz, przypaloną zapalniczkę, żeby było tak ładnie, wyciągam głośniczek, kupiłam szampana bezalkoholowego, tak, wiesz, z mojej strony, bo on mówi, no to najpierw ty. No i puszczam muzykę, która mi się z nim kojarzy i zaczynam. I nagle widzę, że on tak, wiesz, ten, a mówię, co jest on? No dobra, to może poczekaj, zanim ty to wszystko zrobisz, to ja ci powiem, co ja mam. Ja mówię, no dobra. On wyciąga telefon, notatnik i mi czyta tam takie trzy punkty. Na cenę 1, 2, 3. Nie! Najgorzej! On mówi, złamałeś mi, a wiesz, ja w ciąży, nie? Złamałeś mi serce, zniszczyłeś mi życie w ogóle. Jak można tak postąpić z człowiekiem? Jak człowiek żywy, jak on może coś takiego zbada? Trzy punkty w telefonie, w parku pod drzewem. Jak wracam o po
pokłóceni. Jak gdybyśmy mieli ślub, to bym się właśnie rozwiodła. Ale, poczeka, ale nie odczytałaś swojego tego. Nie, no co ty, to było żenujące. No tak. To było żenujące. I on nie zasłużył na to, co ty przygotowałaś. Nie, ja wszystko kasuję. Nie ma, ja już ci tego nie obiecuję, jak ty mi 3 punkty. Sama tego szampana bym wypiła, gdybym w ciąży nie była. No dokładnie, nie, bez alkoholowego nawet się przygotowałam, tak wiesz. Nie. Naprawdę ze wszystkim. Ale więc wracamy do domu 2 metry od siebie. Z tego parku? Tak, nie, myślę, no trudno, wychowamy dziecko, tak do drugiego roku życia razem, potem tego się ułoży, pójdziemy do psychologa, to wiesz, no trudno. No więc wtedy, chyba, może się nie potnął tego jubilera, może się wtedy wziął sobie to do serca i wiesz, no miał mało czasu, to już by nie zrobił. Zdał sobie sprawę, że wiesz, jednak czegoś ci zabrakło w tej jego przysiędze. No. Ale poczekaj, bo jednak faceci, wiesz, są tacy często bardzo praktyczni. My dbamy o tę otoczkę, a oni o te najważniejsze punkty, może te 3 punkty. Ja myślę, że to były bardzo ważne punkty w jego życiu i on tak po prostu jak informatyk w telegraficznym skrócie mi to... Ty po prostu sobie wzięłaś takiego faceta za męża. Potem się zorientowałam, że faktycznie tak jest, no. Majka, tak na koniec, to chyba ja bym ci na maksa chciała życzyć tego, żebyś ty zrobiła sobie jeszcze jedno wesele, które ty byś mogła po prostu przetańczyć. Ale myślisz przeżyć. Naprawdę to zrobić? Bo ja bym tak sobie nawet się nad tym zastanawiam, czy bym tak nie zrobiła. Naprawdę? No. Że co, naprawdę poprawiny wesela. I wtedy robisz, tak, i wtedy latem. Już kościelny. Remiza! Właśnie. Coś dla rodziców, coś dla siebie. No, a wtedy już można tylko dla znajomych nawet, tak. Nie? No, tak, tak, tak. Powiem ci szczerze, że to nie jest głupi pomysł. Majeczko, dziękuję ci bardzo za tę opowieść, która była... Bardzo romantyczna i królewska. Nie, właśnie zdarza mi się tak, że podczas tych rozmów są takie wzruszające momenty, które powodują, że ja uronię łzę. Dziś roniłam łzy, ale bynajmniej nie ze wzruszenia. Nie było wzruszenia. Nie, nie było, no. Ale za ten po prostu taki szczery śmiech. Super ci dziękuję. Dzięki śliczne. Buduj swój biznes razem z nami. Od teraz możesz przystąpić zupełnie bezpłatnie do naszej bazy ślubnych specjalistów. Jeśli prowadzisz salę weselną, zespół muzyczny, cukiernię, kwiaciarnię, wypożyczalnię aut czy jakikolwiek inny biznes z branży ślubnej, dołącz do nas. W ramach bezpłatnego pakietu otrzymasz opis działalności, możliwość stworzenia galerii zdjęć i wideo oraz możliwość załączenia linku do swojej strony internetowej i social mediów. Możliwość zamieszczenia bezpośredniego kontaktu wraz z adresem i mapą dojazdu, przedział cenowy usług oraz możliwość sprawdzenia dostępności wolnych terminów z poziomu profilu. Dołącz do nas już dziś. Jeśli szukasz porad i inspiracji ślubnych, koniecznie zajrzyj na mój portal weddingdream.com. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.